Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na posiedzeniu Rady Powiatu. Otwieram obrady 7. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Wszystkich uczestników obrad sesji informuję, że obrady Rady Powiatu Bartoszyckiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podają, wypełniając dyspozycję artykułu 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przejdziemy teraz do może powitania naszych gości. Nim mamy w związku z przedmiotem obrad sesji, który przewiduje sprawy merytoryczne, o których za chwilę, przybyli do nas goście w kwestii ich rozpatrywania. Witam serdecznie pana Dariusza Sargalskiego, dyrektora zarządu zlewni w Olsztynie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Witam serdecznie pana Tomasza Kapturskiego, który reprezentuje nadzór wodny w Bartoszycach. Witam serdecznie pana Karola Łomeckiego, dyrektora zarządu dróg powiatowych, który będzie dzisiaj przedstawiał sprawozdanie swoje. Dziękuję. Witam serdecznie pana Marcina Kazimierczuka, radnego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Merytorycznie sprawy będzie jeszcze przedstawiała pani dyrektor Brygida Damajcis, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którą serdecznie witam. Już powiem ogólnie, witam pozostałych dyrektorów. Bardzo dziękuję, że państwo znaleźliście czas, żeby przybyć na obrady sesji Rady Powiatu. Witam także oczywiście Zarząd Powiatu w osobach w szczególności pani starosty Elżbiety Zabłockiej i wicestarosty pana Pawła Wójcika. Witam serdecznie wszystkie panie radne i panów radnych Rady Powiatu Bartoszyckiego i przechodzimy do punktu ustalenia porządku obrad. W systemie e-sesja otrzymaliście państwo też informacje. Kworum jeszcze, tak? Dobrze, to sprawdzimy w e-sesji kworum. Dobrze. Dziękuję pani mecenas za czytelny sygnał ręką. Sprawdzamy kworum. Coś tutaj nie przychodzi. Przepraszam, w związku z błędem systemowym bardzo bym prosiła na razie o stwierdzenie na podstawie listy obecności. Przed głosowaniem uchwał sprawdzimy ponownie. Dobrze. Na podstawie listy obecności nie ma jednej osoby. W związku z tym stwierdzam, że mamy kworum, żeby podejmować uchwały Rady Powiatu. Przejdziemy teraz do ustalenia porządku obrad. Jak wspomniałem wcześniej, otrzymaliście państwo w systemie e-sesja informację, że do wcześniej przesłanego porządku obrad zostały wprowadzone zmiany. Jest to uchwała, przepraszam, dopisana w nowym dodatkowym projekcie uchwały w podpunkcie 8g. Przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą Wszystko zdarzyć się może, jeżeli nam pomożesz. Wspieranie funkcjonowania pieczy zastępczej z terenu powiatu bartoszyckiego. I też przyszła informacja, że do treści uchwały, która była już wcześniej omawiana na posiedzeniu komisji, pani starosta prosiła o wprowadzenie, tak pani starosto? Panie Przewodniczący, ponieważ cały harmonogram sesji był wcześniej, a więc ja muszę złożyć wniosek o poszerzenie tego składu, że tak powiem. A więc chciałam złożyć wniosek o dodanie w punkcie 8
w dyskusję i podjęcie uchwał w sprawie podpunktu G, przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą Wszystko zdarzyć się może, jeżeli nam pomożesz, wspieranie funkcjonowania pieczy zastępczej z terenu powiatu bartoszyckiego. Wynika to z tego, że musieliśmy rozłożyć koszty w ramach uchwały na kolejne lata. Okazało się, że wystarczy to, nie musimy na razie zmieniać ani wieloletniej prognozy finansowej, że do złożenia wniosku taka forma wystarczy, stąd jest zwiększenie. Natomiast autopoprawka, którą jeszcze dzisiaj Państwo chcemy włączyć pod obrady, dotyczy możliwości pozyskania funduszy na termomodernizację placówek oświatowych i wspólnie z zarządem i wspólnie po rozmowach stwierdziliśmy, że chcemy globalnie zrobić zespół szkół ponadpodstawowych numer 2. Łącznie z tym, co będzie potrzebne do funkcjonowania szkoły i zamknięcia, i że tak powiem, zapomnienia o tej szkole na najbliższe lata, o tak powiem, bo zaraz pójdzie, że zamykamy szkołę. Chcemy zrobić globalnie termomodernizację całościową, łącznie z odwodnieniem, z łącznikiem między budynkami, z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych. Złożyć możemy dokumenty do końca, znaczy partycypować ośrodki do końca grudnia. Stąd takie pilne jest to, żebyśmy zabezpieczyli fundusze na zrobienie dokumentacji, no bo niestety żadna dokumentacja na nas nie czekała do tego, żebyśmy mogli partycypować ośrodki. Także stąd te poprawki, zmiany. Dobrze, bardzo, bardzo dziękuję. Myślę, że panie i panowie radni usłyszeli wniosek pani starosty. Myślę, że przegłosujemy, pani mecenas, chyba już poprawiony porządek obrad. No bo został złożony wniosek o podpunkt G w treści uchwał budżetowej. Też nastąpił zmiany, ale to pan skarbnik jeszcze o tym z pewnością powie. W takim razie, czy ten zmieniony porządek obrad chciałbym poddać pod głosowanie? Dobrze. No właśnie, kworum nie możemy sprawdzić, bo jeszcze chyba nie działa system. Dobrze. W takim razie głosujemy, dobrze? Mamy. No, dokładnie. Znaczy nie możemy elektronicznie. A może. A pan informatyk, który tu był przed 15, jeszcze gdzieś jest? Pani starosto, może go tu poprosić. Bo wyszedł, powiedział, że wszystko gra. Jeszcze raz kworum, tak? Sprawdzimy. Dobrze. Nie, cały czas się czerwono wyświetla komunikat. Może niech on przyjdzie. W takim razie na ten moment ogłaszam krótką przerwę ze względu na to, że technicznie nie możemy przeprowadzić czynności. Tak proszę, panie Adamie? Nie. Jest tak, że to musi być wyodrębnione, wygłosowane w systemie. Tak. Dobrze, chwilka przerwy, dobrze? Proszę. Proszę Państwa, wznawiam obrady sesji Rady Powiatu. Okazuje się, że urządzenia już chyba działają. Postaramy się następnym razem, jeśli coś się zepsuje, prowadzić w sposób manualny, w związku z tym, że mamy paragraf 19 statutu. W przypadku awarii urządzenia, o którym mowa w ustępie pierwszym, radni głosują imiennie, są wyczytywani przez przewodniczącego obrad według listy obecności, oświadczają: jestem za, jestem przeciw, wstrzymuję się od głosu. Ale się okazuje, że chyba to dzisiaj nie jest 13 piątek, nie ma zbieżności dat, ale spróbujemy teraz kworum. Proszę. O. Już mamy. W takim razie wszyscy. Panie Adamie, już są wszyscy, nie ma pani Małgosi. Dobrze, kworum mamy ustalone. Porządek obrad został państwu dostarczony. Wniosek pani starosty został zgłoszony o zmianę porządku obrad. W związku ten zmieniony porządek obrad głosujemy. Ogłaszam głosowanie. Dobrze, spokojnie.
Jeszcze raz. Dobrze, jak się wyświetli, to się nie śpieszymy. W razie korzystamy z paragrafu 19, ustęp 2. W przypadku awarii, tak jak odczytywałem, będzie to troszkę dłużej trwało. I odczytuję według kolejności alfabetycznej. Hilmanowicz Bartłomiej. Trzeba powiedzieć: jestem za. Jestem za. Ale do mikrofonu, dobrze? Jestem za. Dziękuję. Figat Mirosław. Jestem za. Chorach Maciej. Jestem za. Kunicka Danuta. Jestem za. Łuszczyk Krzysztof. Jestem za. Matejunas Marcin. Jestem za. Michalec Małgorzata. Jestem za. Nadolny Jan Zbigniew. Jestem za. Olejnik Mirosław. Jestem za. Ołdakowski Adam. Jestem za. Prokocki Wojciech. Jestem za. Przybysz Marcin. Jestem za. Rogowski Ireneusz. Jestem za. Stapaj Piotr. Jestem za. Wójcik Paweł. Jestem za. I Elżbieta Zabłocka. Jestem za. Dziękuję. Przyjęliśmy porządek obrad Rady Powiatu Bartoszyckiego. W związku z tym przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu obrad 5 i 6 sesji Rady Powiatu. Protokoły były wyłożone w biurze Rady. Czy są jakieś uwagi? Jeśli nie ma, rozumiem, że protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu 5. Informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady. Zapraszam panią starostę Elżbietę Zabłocką. Szanowni Państwo, od 30 lipca do 13 września zarząd spotykał się 5-krotnie i podjęto uchwały w sprawach. Uchwała nr 9/33/2024 z dnia 5 sierpnia w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2024 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Kwota pożyczki jest to 17 900 000 zł i będzie przeznaczona tak jak wyżej w tytule uchwały. Uchwała nr 11/34/2024 z dnia 27 sierpnia w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Upoważniono wszystkich dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy. Tu głównie chodziło o szkoły. Uchwała nr 11/35/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 roku w sprawie wydania opinii Zarządu Powiatu w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej i zaliczania ich do kategorii drogi gminnej. Zaopiniowano pozytywnie wniosek Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii drogi powiatowej i zaliczenie ich do kategorii drogi gminnej. Uchwała nr 11/36/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 roku w sprawie wydania opinii Zarządu Powiatu w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej i wyłączenia ich z użytkowania. I tu też zaopiniowano pozytywnie wniosek Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie.
Uchwała nr 11/37/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 roku w sprawie odwołania dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Martańskich w Bartoszycach. W związku ze złożoną rezygnacją odwołuje się panią Alicję Agatę Lemierz ze stanowiska dyrektora SOSW z dniem 30 listopada 2024 roku. Uchwała nr 11/38/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach do realizacji zadania publicznego w ramach Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz Kompetencji Uczniów i Nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024, program pod nazwą Aktywna Tablica. Uchwała nr 11/39/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Placówki Doskonalenia Nauczycieli i zatwierdzono plan pracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach na rok szkolny 2024-2025, którego celem jest wsparcie szkół i innych podmiotów działających na rzecz oświaty oraz nauczycieli, a także zapewnienia wysokiej jakości i dostępności usług edukacyjnych. Tradycyjnie w okresie przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swoim posiedzeniu zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani starosto. Czy są pytania do wygłoszonego sprawozdania? Nie widzę, nie słyszę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu 6. Roczne sprawozdanie nadzorów wodnych z działań podejmowanych na terenie powiatu bartoszyckiego. Zapraszam serdecznie do mikrofonu pana dyrektora Dariusza Sargalskiego. Przypomnę, jeszcze jest dyrektorem zarządu zlewni w Olsztynie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Otrzymaliśmy na skrzynkę sprawozdania z nadzoru wodnego w Bartoszycach, Braniewie, Ornecie, Mrągowie i w Kętrzynie. Bardzo proszę o wypowiedź. Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, pani starosto. Szanowni radni, dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Zostałem poinstruowany, żeby jak najszybciej streścić to sprawozdanie. Tak jak tutaj pan przewodniczący już wspomniał, zostało to przesłane, szczegóły. Natomiast ja się może skupię tak ogólnie już, żeby wskazać, co było wykonywane. Może tak na początek, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. I pełni takie zadania, jak pełnią prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa, prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą, dbają o ochronę jakość naszych zasobów wodnych, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne, wydają decyzje administracyjne, głównie jeżeli chodzi to o zgody wodnoprawne. Pełnią funkcję organu regulującego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych i wstąpiły w dotychczasowe, podjęły działania należące do zadań Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, a także wstąpiły z mocy ustawy zawarte przez marszałków województw jednostki organizacyjne, samorządowe wstąpiły w zadania zarządów melioracji. I teraz może, jeżeli chodzi o gminy, które zostały objęte tutaj nadzorami wodnymi zarządu zlewni Olsztyn, to nadzór wodny w Bartoszycach obejmuje takie gminy jak Bartoszyce, Bisztynek, Górowo i Ławeckie, Sępopol. Natomiast zarząd zlewni w Mrągowie, Bisztynek część obszaru i Bartoszyce część obrębu ewidencyjnego, Drawa i Bajdyt. Do podstawowych tych zadań nadzorów wodnych należy w szczególności prowadzenie biura obsługi klienta, tak zwane BOK, oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego, prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących
zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych, załatwianie skargi wniosków oraz prowadzenie ich rejestru, monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie zarządu zlewni o zagrożeniach w sytuacjach wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW. Opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów i z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów. Dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych. Współudział w tworzeniu, przygotowaniu planów w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych. Dokonywanie odczytu wskazań urządzeń pomiarowych, utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne. Współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego, także zapewnianie oznakowania, utrzymania i kontroli szlaków żeglowych na śródlądowych drogach wodnych. Współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich, a także współpraca w akcjach powodziowych i szacowania szkód powodziowych, a także administrowanie obiektami nadzoru wodnego. I zakres prac wykonywanych na terenie działania nadzoru wodnego Bartoszyce w powiecie bartoszyckim. To były z reguły roboty utrzymaniowe na rzekach powiatu bartoszyckiego. Polegały na utrzymywanie wykonano na 17 rzekach na łącznej długości 242,23 km plus 1 km wału rzeki Suszycy. Roboty polegały na wykaszaniu porostów roślinnego oraz skarpi dna rzeki, usuwaniu namułów z dna rzeki, usuwaniu zatorów z koryt rzeki i wartość wykonanych prac oscylowała niespełna 799 tysięcy złotych za 2023 rok, miniony rok. Zakres prac wykonywanych na terenie działania nadzoru wodnego w Brągowie i tutaj w powiecie bartoszyckim to dotyczyło gmin Bisztynek, to było utrzymanie publicznych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania zarządu zlewni w Olsztynie, rzeka kanału Unikowo, było to ręczne koszenie roślin z brzegów rzek Unikowo, udrażanie rzeki poprzez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie krzewów porastających dno i brzegi rzeki, oczyszczanie budowli. Udrażnianie rzeki poprzez zasypywanie wyrw na brzegach i dnie, wykopy, koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z rozplantowaniem tego urobku. Razem to było 9090 metrów, a wartość wykonanych prac przekroczyła 98 tysięcy złotych. I kolejne jeszcze zadanie w ramach utrzymania publicznych wód powierzchniowych. Wał rzeki Sajna, ręczne wykaszanie roślin z koron i skarb nasypów, razem 4600 metrów, koszt blisko 45 tysięcy złotych. Nadzór wodny w Bartoszycach, tutaj jeżeli chodzi o powiat bartoszycki, to tutaj przypada 17 rzek o długości 306,77 kilometra. Powierzchnia nadzorowana w powiecie bartoszyckim wynosi 107,486 hektarów. W granicach nadzoru znajdują się dwa jeziora, 22 cieki naturalne o łącznej długości 393,898 kilometra i wał o długości 1 kilometra. Jeżeli chodzi o nadzór wodny w Mrągowie, zajmował się eksploatacją urządzeń pieczących
częściowym usuwaniem tam bobrowych i naturalnych zatorów na ciekach wodnych. Dokonywano przeglądów obiektów hydrotechnicznych i stanu śródlądowych wód płynących. No, to może tutaj jeszcze dalej. Dokonywano również kontroli legalności urządzeń wodnych na terenach, na terenie działania nadzoru. I teraz działania, jakie były realizowane. Nadzór wodny w Bartoszycach, prowadzenie spraw dotyczących zgłoszeń wodnoprawnych. I tutaj wpłynęło 5 rodzajów zgłoszeń wodnoprawnych, w tym wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi o powierzchni nie przekraczającej 5000 metrów kwadratowych i głębokości 3 metrów od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania nie przekraczającym poza granicę terenu, którego zakład jest właścicielem z ustawy. I tutaj było 85 takich zdarzeń. W powiecie, w nadzorze wodnym w Mrągowie było 74 zgłoszenia wodnoprawne, w tym jeżeli chodzi o wykonywanie stawów, to były 2 sztuki. Nadzór w Bartoszycach, prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne na powierzchnych linii energetycznych i telekomunikacyjnych. 1 takie było zgłoszenie. Przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 metrów. To 2 takie zgłoszenia. Wydobywanie kamieni, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych wykonane w ramach obowiązków właściciela wód. 1. Wykonywanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczalnych w przydomowych oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód. To było 76 takich zgłoszeń. Natomiast w nadzorze wodnym w Mrągowie była przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustów lub innego rodzaju zamkniętego przekroju na długości nie przekraczającej 10 metrów. To były 4 takie zdarzenia. Odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych przepompowań otwartych hydrologicznych. 1 zgłoszenie. Wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych z przydomowych oczyszczalni ścieków, to 42 zgłoszenia. Wykonanie pomostu o szerokości do 3 metrów i długości całkowitej do 25 metrów. Takie pomosty to są na zgłoszenie do nadzorów wodnych i tutaj było 21 sztuk takich zgłoszeń. Wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane i odprowadzanie nimi wody o zasięgu oddziaływania nie wykraczającym poza granicę terenu, którego zakład jest właścicielem, 1 takie zgłoszenie. I wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym na obszarze Morza Terytorialnego, to były 3 takie zgłoszenia. Były również przeprowadzane kontrole właścicielskie, w stosunku do których prawo właścicielskie na podstawie tutaj prawa wodnego wykonują Państwowe Gospodarstwo Wodne. I kontrole właściwie zostały przeprowadzone nad jeziorem Kinkajmy, gmina Bartoszyce, oraz na gruntach Skarbu Państwa rzeki Łyna od miejscowości Szylina do miejscowości Sępopol. Był udział w pracach związanych z identyfikacją wylotów, przegląd stacji pomp i budowli hydrologicznych, to zarówno jeden i drugi nadzór. Jeżeli chodzi o nadzór w Bartoszycach, przeglądy na 5 budowlach hydrotechnicznych, tych jazach, nadzór wodny w Mrągowie, 2 stacje pomp. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz nadzór nad wykonywaniem prac utrzymaniowych na rzekach na terenie nadzoru w Bartoszycach, to było na 22 rzekach, jak już wcześniej wspomniałem, o długości 370,03 km na ogólną sumę brutto 2 437 934,41 zł. Objęto to dokumentacją powiat zarówno i bartoszycki, i lizbarski, i kętrzyński, i olsztyński. To tak tu już zaznaczam, jeżeli chodzi o tę kwotę.
przygotowywane dokumentacje przetargowe oraz nadzór nad wykonaniem prac utrzymaniowych również na terenie nadzoru prowadzonego w Brągowie i rozpatrywanie wniosków dotyczących informacji o braku konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych zgłaszanych przez właścicieli podtapianych działek. I tutaj w 2023 roku rozpatrzono 22 takie sprawy z terenu całego nadzoru wodnego w Bartoszycach. Były również uzgadniane decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie urządzeń melioracji wodnych. Udzielanie informacji mieszkańcom terenu objętych działalnością nadzoru w sprawach dotyczących zadań realizowanych przez Wody Polskie. Przeprowadzono kontrolę zarybień rzek i jezior na terenie nadzoru wodnego w Bartoszycach, to jest na terenie powiatu bartoszyckiego i lidzbarskiego. Kontrolowano przeprowadzenie zarybień w obwodzie rybackim rzeki Łyny nr 5. Również taki udział w kontrolach zarybień był prowadzony przez nadzór wodny Brągowo. I ostatni udział pracowników nadzoru wodnego Bartoszyce w akcji Wody tonie śmietnik 21 kwietnia minionego roku. Pracownicy nadzoru wodnego w Bartoszycach brali udział na terenie gminy Bartoszyce w wyżej wymienionej akcji oraz 22 kwietnia minionego roku na terenie gminy Sępopol również taka akcja, kampania społeczna była prowadzona. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie Adamie. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie dyrektorze, mam pytanie, bo wiadomo, że u nas w Polsce panuje susza, a my wykonujemy melioracje tylko w jednym kierunku, odwadnianie. Czy w naszym rejonie przewidziane są jakieś budowa zbiorników retencyjnych? Bo przypomnę, że jeszcze w latach 90. w samych powiecie bartoszyckim, zwłaszcza i w gminie Bartoszyce, miały powstać 3 stopnie wodne na rzece Łyny i zbiorniki wodne przy tym, czyli elektrownie wodne przy okazji miały powstać. Czy przewidujecie powstawanie takich zbiorników retencyjnych w naszym powiecie czy w naszym regionie? Szczerze. Dziękuję bardzo. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy przewidujemy, ponieważ jeżeli są takie zgłoszenia, że jest jakaś taka potrzeba, możemy to ująć w planie finansowym na kolejny, powiedzmy, rok czy przyszłe lata. Musimy pozyskać na to środki finansowe, więc to też wszystko musi być zatwierdzone tam wyżej. Tak naprawdę Zarząd Zlewni Olsztyn bez zgody Białegostoku, RZGW Białymstoku, za dużo nie zrobi. A takiego typu już działania, typu dużych inwestycji, no to już zapadają w Warszawie, w Krajowym Zarządzie Gospodarowania Wodami, także tam. Trudno mi jest się odnieść do tego, czy jest coś teraz w niedalekiej przyszłości planowane. Ja chciałbym jeszcze zabrać głos. Prawdę mówiąc, zapoznałem się z treścią z tych sprawozdań. Panie dyrektorze, i nieodparte wrażenie mam, że zarządy, nadzory wodne zajmują się przede wszystkim mułem i trawą. Właściwie no, nie ma żadnych inwestycji, bo kwoty 700, 800, 200 tysięcy na prace takie utrzymaniowe, no to tyle to kosztuje i my się temu nie dziwimy. Ale pamiętamy czasy, kiedy te zarządy, które były w Bartoszycach, mogły i robiły różne inwestycje na różnych stopniach wodnych, na różnych rzekach, regulacje przeprowadzały i tych prac było zdecydowanie więcej. Jest informacja o suszycy w Bartoszycach, w Lasku Miejskim, w dawnym TPD, jest rzeka Suszyca, ta druga część. Niebawem będzie robiony przepust w kierunku ulicy Leśnej, tam gdzie jest cmentarz, bardzo duża nekropolia, a nieopodal, nie wiem, z 500 metrów dalej był taki mostek. I jedyna rzecz, jaką chyba zrobiono temu mostkowi, tylko zaspawano, zadrutowano, żeby ludzie nie mogli tam przechodzić. To ja się pytam, czy ten zarząd nadzór wodny w Bartoszycach coś może zrobić, choćby nawet takiego dla mieszkańców, prostego. No bo jest instytucja,
jak pan tu dyrektor powiedział, Olsztyn nic nie może, Białystok może trochę może, a może tylko Warszawa, a my tu jesteśmy no, zainteresowani pewnymi pracami na tych akwenach wodnych. W Kinkajmach mamy taką rzecz, którą ostatnio gmina Bartoszyce wspaniale zrobiła, żeby tam też pewne uprawnienia dać gminie Bartoszyce. I myślę, że jak wszyscy siedzimy i wielu mieszkańców chciałoby, żeby były jakieś roboty wodne wykonywane, choćby nawet te zbiorniki retencyjne i więcej pieniędzy. No, są środki unijne, albo przynajmniej będą. To dobrze by było, żebyśmy my też widzieli, tu mam prośbę też do pani starosty, może gdzieś na konwencie będzie dyskusja, czy te RZGW będzie planowało na terenie powiatu bartoszyckiego jakieś prace, jakieś inwestycje, czy tylko trawa i muł. Bo to naprawdę wygląda tak, no, na taki trochę żart. No, taka jest regulacja prawna, ja wiem, że pan dyrektor nic więcej nie jest w stanie powiedzieć, ale no, chciałoby się, żeby u nas ktoś zwrócił uwagę na nasz teren typowo rolniczy, żeby tu się pojawiły pieniądze, żeby nasi rolnicy, nasi mieszkańcy no, mieli użytek z tych wód polskich, a nie tylko po prostu no, takie sprawozdanie. No, zgodnie z prawem pan dyrektor odczytał wszystkie zadania, my to wysłuchaliśmy, no, ale podejrzewam, że Wysoka Rada chciałaby więcej. Mostek na Suszycy, no to mi przyszło na myśl, bo to jakby pokazuje obraz, że nic nie można. No. A to tak chyba nie powinno być. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania? Przepraszam, panie dyrektorze, to nie jest do pana przytyk. Absolutnie tylko taka refleksja związana no, z ważną funkcją państwa, jakim są wody polskie na pewno. Jeśli nie ma pytań, dziękuję panie dyrektorze. Dziękuję. Moglibyśmy na przykład wnieść wniosek na przykład do władz wyższych i tak dalej, o co nam chodzi, czy ten mostek, czy inne takie sprawy i wtedy te zarządy spółek wodnych, czy Polskie Wody dostałyby na to pieniądze. Oni muszą mieć, widzieć cel jakiś. Jeżeli jest cel, to wtedy łatwo osiągnąć jakieś środki, a zwłaszcza przecież słynne KPO, jeżeli przyjdzie, to też są takie środki na ten cel. Myślę, że trzeba było z tego korzystać. Dziękuję. Ja myślę, że tu pani starosta wysłuchała naszych żali i też sugestii, że jeśli się pojawią możliwości, to myślę, że tu państwo, panie i panowie radni będą informować, co można byłoby zrobić, no oprócz koszenia traw i zbierania nadmuleń, no jakieś inwestycje, które są na pewno, my nie jesteśmy końcem świata, jesteśmy początkiem Europy i też domagamy się, żeby nas traktować no, poważnie, a nie tylko w takim sprawozdaniu, bo to naprawdę brzmi bardzo śmiesznie. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma uwag do tego wystąpienia pana dyrektora, przechodzimy do punktu 7. Informacja o działalności Zarządu Dróg Powiatowych za 2023 rok. Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Zapraszam pana dyrektora Karola Łomeckiego. Pan dyrektor Karol Łomecki był na spotkaniu komisji i w sposób wyczerpujący przedstawił informacje, odpowiadał na wiele, wiele pytań. Sprawozdanie jest kilkudziesięciostronicowe i mam nadzieję, że pan dyrektor nie zdecyduje się na odczytywanie go w całości. Myślę, że kilka krótkich informacji także dla mieszkańców, dla osób, które obrady sesji Rady Powiatu słuchają. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W roku 2023-2024 jest prowadzonych wiele inwestycji, które dotykają dróg powiatowych. Przybliżę tylko niektóre z nich. Chcę tylko powiedzieć, że sprawozdanie i wszystkie nasze sprawozdania roczne, które tutaj przedkładamy Wysokiej Radzie, są dostępne na naszej stronie internetowej, gdzie każdy może sobie pobrać, zapoznać się. Tam są szczegóły wyliczenia kwoty. Myślę, że dosyć fajnie sobie można zobaczyć obraz, co się dzieje na tych naszych drogach. Przypomnę tylko, że drogi powiatowe mamy w swoim, tutaj w powiecie, drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe i tych dróg powiatowych jest ilościowo najwięcej, bo dróg krajowych to jest 10 razy mniej niż stan sieci dróg powiatowych, dróg wojewódzkich jest 4 razy mniej, a sieć dróg powiatowych to prawie 450 kilometrów. Oprócz dróg mamy również obiekty mostowe.
w tym roku przebudowujemy całościowo obiekt mostowy w miejscowości Lużyna. Tych obiektów mostowych w naszym powiecie, na naszych drogach powiatowych jest 20 sztuk. Zajmujemy się także, tak jak tutaj pan dyrektor z Wód Polskich mówił o rowach melioracyjnych, my też zajmujemy się rowami odwadniającymi pasy drogowe. Mamy w swoim zasobie ponad 500 sztuk przepustów drogowych, które też wymagają czyszczenia, utrzymywania. Jeżeli chodzi o stan osobowy Zarządu Dróg, to jest to jeden z mniejszych zarządów dróg w naszym województwie. W roku 2023 pracowało nas 18 osób, w roku 2024 pracuje nas 19 osób. Jest to 18,5 etata na ten rok. Pokrótce przybliżę inwestycje, a tak jak tutaj wspomniałem wcześniej, jest ich dużo. Między innymi skończyliśmy już w tym roku przebudowę odcinka drogi powiatowej Grzęda Łędławki. Wartość zadania wyniosła ponad 8 milionów złotych, z czego 5 milionów 385 tysięcy pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kolejną inwestycją zrealizowaną już jest odcinek drogi powiatowej 1390N Turcz-Sempopol. To zadanie również było realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość zadania całego zamknęła się kwotą 6 900 000 zł. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozyskaliśmy kwotę ponad 4,5 miliona złotych. Kolejną inwestycją zakończoną w tym roku jest przebudowa odcinka drogi 1354N, odcinek Kicina Pieszkowo, skrzyżowanie z drogą wojewódzką 511. Wartość tego zadania zamknęła się w kwocie 8 500 000 zł, z czego ponad 5,5 miliona pozyskaliśmy również z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Obecnie trwają prace na drodze powiatowej Prosity Księżno, granica powiatu. Jest odcinek ponad 3,5 kilometra. Wartość zadania wynosi 11 milionów złotych. Jest to inwestycja realizowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W miesiącu koniec września, początek października zostaną zakończone trzy odcinki dróg powiatowych, które były realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Chodzi tutaj o drogę 1567N na odcinku Boryty-Sempopol, odcinek ponad 3 km, odcinek drogi 1571 Łędławki-Bisztynek na długości 2,5 km i Wojmiany-Wiewiórki na odcinku 2 km. To jest w jednym zadaniu. Wartość tych trzech odcinków zamknęła się kwotą 18,5 miliona złotych, z czego 95% dofinansowania posiadamy właśnie z budżetu państwa. Zrealizowaliśmy również parę inwestycji w miastach. Chodzi tutaj o ulice. Przebudowaliśmy ulicę Krasickiego i Sikorskiego w Górowie i Ławeckim. Wykonaliśmy przebudowę drogi powiatowej ulicy Orzeszkowej w Bisztynku oraz ulicę Stare Osiedle w Bisztynku. Obecnie ulice te w ramach porozumień z włodarzami tych miast od 2025 roku staną się drogami gminnymi. Nie tak dawno zakończyła się realizacja inwestycji w miejscowości Dzietrzychowo, realizowana z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wartość inwestycji była 1 998 000 zł, z czego 1 880 000 było z dotacji budżetu państwa. Również zakończyliśmy realizację odcinka drogi 1515N w miejscowości Kandyty. To jest odcinek około 1 kilometra. Dofinansowanie było
pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Również zakończył się remont drogi powiatowej na odcinku Rodnowo-Wajsnory. Było to zadanie remontowe, zamknęło się kwotą 5 300 000 złotych. Z budżetu państwa to kwota pozyskana to kwota 2 657 tysięcy. Jeszcze jedna ulica została wykonana i zakończona w roku bieżącym, to jest nowe osiedle w Bisztynku. Wszystkie te ulice miały również oprócz pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, to również włodarze tych inwestycji wsparli tutaj powiat bartoszycki w realizacji tych zadań. Zakończyła się również remont odcinka drogi powiatowej od miejscowości Kiertyny Małe do miejscowości Kiertyny Wielkie oraz odcinek od Dąbrowy do skrzyżowania na Wipławkę. Obecnie trwają jeszcze prace budowlane w samej miejscowości Dąbrowa. Planujemy, że zakończenie tych robót będzie w okolicy końca września. Jest już tam, akurat wczoraj skończona została warstwa ścieralna. Trwają prace jeszcze przy zjazdach do posesji. Również w porozumieniu z gminą Bartoszyce wykonaliśmy, jeszcze nie został on zakończony, ale została położona już warstwa ścieralna w miejscowości Tolko. To takie wspólne przedsięwzięcie dwóch samorządów, gdzie gmina Bartoszyce wsparła nas kwotą 100 tysięcy złotych. Jak widać, tych inwestycji jest trochę, szczegółowo można się zapoznać tutaj w naszym sprawozdaniu, które będzie dostępne. Chcę tylko powiedzieć, że oprócz tych zadań inwestycyjnych, takich najfajniejszych dla nas z punktu widzenia, że to widać, no jest jeszcze cała, wykonujemy swoimi zasobami całą pracę utrzymaniową, ale także i administracyjną. W roku 2023 wydaliśmy 32 decyzje administracyjne na zajęcie pasa, bądź też na budowę zjazdów, a także bierzemy udział w uzgadnianiu warunków zabudowy i w bieżącym opiniowaniu różnych działań realizowanych przy drogach, ogólnie przy drogach w powiecie. Dopowiem tylko jeszcze, na co obecnie złożyliśmy wnioski o dofinansowanie i czekamy na rozstrzygnięcie. To są takie trzy inwestycje, między innymi przebudowa odcinka drogi powiatowej o długości 950 metrów od Spytań w kierunku na Ardapy. Tutaj pieniądze chcemy wziąć z programu Pogranicze i chcemy to zrealizować jeszcze w tym roku. Mam nadzieję, że w poniedziałek zostanie ogłoszone już postępowanie przetargowe na to. Krótki czas, ale mamy nadzieję, że się uda. Został również złożony wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na taki nabór uzupełniający. Jest to odcinek drogi od Woryn do Wojmian. Tam akurat po skończeniu, jakby udało nam się pozyskać środki i zrealizowaniu tego odcinka, to cały odcinek drogi od Wojmian do Wiewiórek byłby przebudowany, bo obecnie, tak jak wspominałem, z Polskiego Ładu realizujemy odcinek dwukilometrowy w samych Worynach, a wcześniej udało nam się przebudować odcinek ponad 3,5 kilometra od Wiewiórek do Woryn właśnie. Również do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, do tego naboru głównego, złożyliśmy wniosek na przebudowę odcinka drogi powiatowej 1515N na odcinku Kandyty-Sągnity. Z uwagi na to, że obecnie zakończony został odcinek w Kandytach od drogi powiatowej 1320N. Teraz jest realizowany odcinek w samych Sągnitach. Chcemy ten środek już pozyskać środki i zakończyć cały ciąg drogowy pomiędzy Kandytami a Sągnitami. Jeszcze przy współpracy tutaj samorządu gminy Górowo i Ławeckie
rozstrzygamy postępowanie przetargowe na remont odcinka drogi w miejscowości Janikowo. Chcemy tam wymienić nawierzchnię warstwę ścieralną. Wartość zadania wyszła nam po przetargu 716 tysięcy. Tutaj 250 na tą chwilę tysięcy gmina Górowo nam zaoferowała, ale na kolejnej sesji chcą zwiększyć tą kwotę, czy też będą procedować zwiększenie tej kwoty do kwoty tam 309 tysięcy, żeby było 50 na 50, jeżeli chodzi o wkład własny. W tym sprawozdaniu również, Szanowni Państwo, macie taki wykaz inwestycji właśnie, które są obecnie rozpoczęte i taki bodajże 12 inwestycji, z których przygotowujemy obecnie dokumentację techniczną. Jak wiecie Państwo, przygotowanie projektu budowlanego z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, no jest procesem długotrwałym, nie da się tego zrobić w przeciągu jednego miesiąca, także tutaj takich inwestycji planujemy, że przygotowanie tego projektu w okolicy marca, kwietnia będziemy gotowi i będziemy szukać kolejnych środków na wspomożenie finansowe tych inwestycji z uwagi na to, że koszt przebudowy dróg jest dość znaczący. Po tych pandemiach, po tych wojnach, które jeszcze trwają niestety, no te ceny materiałów, zasobów ludzkich trochę poszły do góry, więc jeszcze dwa lata temu przebudowa kilometra drogi powiatowej w standardzie, tak jak my przebudowujemy 5,5 metrach, kosztowało około 1 500 000, 1 700 000. Teraz to już prawie 3 miliony, a nawet i trochę więcej. Także tych środków potrzeba nam dużo, także z każdego programu, jaki tylko jest możliwy, to te środki pozyskujemy. Także to tyle tak naprawdę w takim telegraficznym skrócie. Jeżeli będą pytania, to proszę, a sprawozdanie będzie dostępne na stronie internetowej. Dobrze, bardzo dziękuję. Czy ktoś ma jakieś pytania do pana dyrektora? Proszę bardzo, pan Adam. Dziękuję panie przewodniczący. Panie dyrektorze, mam pytanie. Ile dróg powiatowych pan wyremontował w tamtym roku i ile już osiągnął pan środków finansowych na ten rok z tymi, co pan złożył wnioski? Poza tym, ile wkładu własnego potrzeba, żeby te drogi wykonywać, wyremontować? Wiadomo, że powiat i inne nasze samorządy są biedne i powinny być te środki jak najniższe z naszej strony składane. I jeszcze mam jedno. Mhm. Mamy dróg około 434 kilometrów. Z tego wyremontowanych jest około 25%, tak? Bo 75% jest w złym stanie. Czyli ile lat nam potrzeba, żeby praktycznie te drogi wyremontować w takim tempie, co teraz to wykonujemy? Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o ile nam czasu zajęłoby wyremontowanie czy też przebudowanie tych odcinków dróg, to powiem tak, w przeciągu 2 lat przebudowaliśmy w granicach ponad 20 kilometrów dróg. Także łatwo sobie można tutaj policzyć, ile nam by zajęło w takim tempie, a uważam, że tych środków było dość sporo. Natomiast jeżeli chodzi o dofinansowania, to te programy bardzo się różnią. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, wcześniej inaczej on się nazywał, on tam miał 3 nazwy, nie będę teraz, bo mogę przekręcić, nie o to tutaj chodzi. Przeważnie było to finansowanie na poziomie 50%, czyli 50% wkład własny tutaj samorządu musiał być znaleziony, tak powiem kolokwialnie. Obecnie ostatnie nabory zamykały się dofinansowaniem na poziomie
70%. Jak będzie dalej, nie wiemy. Natomiast dużym wsparciem, czy też dużym poziomem dofinansowania były te nabory z Polskiego Ładu, gdzie tam dofinansowanie było na poziomie 98%, jeżeli chodzi o PGR-owskie tak zwane nabory i 95%, jeżeli chodzi o nabory te takie klasyczne, normalne, czyli niezwiązane z miejscowościami popegeerowskimi. Wiadomo, że po przetargach to różnie bywało. Czasami te, trzeba było dołożyć trochę środków własnych, ale był to no na pewno ten poziom dofinansowania był, uważam, bardzo dobry. No i uważam, że takie dofinansowanie jakby było, to jesteśmy w stanie wtedy te 20 czy 25 kilometrów w przeciągu 2 lat realizować dalej. Dziękuję bardzo. Ja mam też jedno pytanie. Oto takie pytanie też stawiałem na posiedzeniu komisji, ale wtedy już nie było pani starosty. Chodziło mi o sprawę dotyczącą tego, że jak jest budowana, modernizowana, naprawiana droga powiatowa w miastach, w Bisztynku, w Górowie, w Sępopolu, czy jest taka zasada, że wcześniej się umawia z gminami, że po modernizacji tej drogi, te drogi trafią do zasobu dróg gminnych? Przeważnie, zawsze są takie rozmowy prowadzone i na tą chwilę wszystkie ulice, które przebudowaliśmy w miastach, które są drogami powiatowymi, włodarze przejmują je w swój zasób, stąd tak jak powiedziałem, ulica Krasickiego, Sikorskiego w Górowie od 25 roku, od stycznia będzie już w zasobie dróg gminnych w Górowie i Ławeckim. Tak samo ulica Orzeszkowej i Stare Osiedle w Bisztynku. Natomiast ulica Nowe Osiedle, z uwagi na to, że została zakończona dopiero w tym roku, te uchwały w najbliższym czasie będą podejmowane. Tu jest tylko taka zasada, że uchwały podjęte musi być zarówno przez obecnego zarządzającego, czyli przez powiat o zdjęcie kategorii drogi powiatowej, ale jednocześnie musi być podjęta uchwała gminy o zaliczeniu jej do tej kategorii dróg gminnych i to musi nastąpić do końca trzeciego kwartału, żeby ta droga mogła od następnego roku zostać wpisana w zasób dróg gminnych. Jeżeli uchwała będą podjęte po tym terminie, to o rok się to opóźnia. Czyli jeżeli teraz nie zdążymy z ulicą Nowe Osiedle w Bisztynku do końca września, więc podjęcie uchwały w październiku spowoduje, że od 26 roku, od stycznia dopiero będzie ona w zasobie dróg gminnych. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do składanej informacji? Bardzo proszę, pan Krzysztof. Ja jeszcze poproszę pana dyrektora, żeby przy mieszkańcom Lipicy powiedział, jak sytuacja z ich inwestycją z drogą tutaj od Lipicy do skrzyżowania z drogą powiatową Sępopol-Gierkiny. Tak, jeżeli chodzi o przebudowę drogi w miejscowości Lipica, którą podjęliśmy postępowanie przetargowe, już jedne, które unieważniliśmy z uwagi na środki przekraczające znacznie nasz budżet. Po uzyskaniu ponownej promesy po przetargu były złożone 4 czy 5 ofert, natomiast w które zmieściły się w kwocie jako tutaj zamawiający, czyli powiat bartoszycki chciał przeznaczyć na to zadanie i został wyłoniony wykonawca właśnie w środę 18 września. Tutaj z panem wicestarostą jesteśmy umówieni na podpisanie umowy z wykonawcą na realizację właśnie tego zadania i zadania w Janikowie, bo akurat to jest jeden i ten sam wykonawca, więc ta inwestycja już ruszy. Myślę, że roboty budowlane raczej ruszą w roku przyszłym na wiosnę niż w obecnym, ale inwestycja zostanie rozpoczęta. Zakończenie jest planowane bodajże na koniec roku, albo czerwiec, albo wrzesień 2025. Dobrze, bardzo dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy panu dyrektorowi. Przechodzimy do punktu 8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach. Czy, pani Urszulo, czy mamy system już naprawiony?
Dobrze, możemy przejść do poszczególnych uchwał. Pytanie jest takie pierwsze, czy w punkcie 8a b są potrzebne jakieś dodatkowe wyjaśnienia przez pana skarbnika. Pan skarbnik był na komisjach, opinia była pozytywna komisji. Czy są jeszcze potrzebne jakieś wyjaśnienia? Przewodniczący przedstawi. Panie przewodniczący. Panie przewodniczący, w związku z tym, że przewodniczącej Komisji Budżetu dzisiaj nie ma, to ja jako sekretarz tutaj powiem odnośnie wieloletniej prognozy finansowej i budżetu. Obie te uchwały były zaopiniowane pozytywnie, jednogłośnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jest potrzeba udzielania jakichś wyjaśnień przez panią starostę czy pana skarbnika? Jeśli nie widzę, nie słyszę, przechodzimy do głosowania. Uchwała numer 7/45/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 13 września 2024 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2024-2037. Na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Wieloletnia, paragraf pierwszy, wieloletnia prognoza finansowa powiatu na lata 2024-2037 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. Jest tu sporo stron, były wyjaśniane. Wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z kolejnym załącznikiem numer 2. Paragraf 3. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-37 stanowi załącznik nr 3 do uchwały. Paragraf 4. Uchwały. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. I paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? No nie będę pytał, kto jest przeciw, wstrzymujący, bo wszyscy głosowali za. Bardzo dziękuję. Uchwała kolejna, zgodnie z porządkiem obrad. Uchwała numer 7/46/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 13 września 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024. Całej treści nie będę odczytywał, bo jest długa, ale zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 898 242,55. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 185 490 183,88 zł. Dochody bieżące w wysokości 127 065 869,73 zł. I dochody majątkowe w wysokości 58 424,314,15. I żeby odczytać, jaki jest w sumie w paragrafie drugim, jakie są wydatki powiatu po zmianach, 224 845 369,96 zł. Już całej treści nie będę odczytywał, ona jest bardzo rozległa. Panie i panowie radni otrzymali projekty uchwał oraz wyjaśnienia były przedstawiane przez pana skarbnika. Ogłaszam głosowanie. Kto jest za? Jeszcze dwie osoby. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jestem za, tylko coś nie wystartowało głosowanie. O, już jest chyba, już. Tak? Już jest. Dziękuję bardzo. Informuję, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła zmiany w budżecie na rok 2024. Dobrze, przechodzimy do kolejnego projektu uchwały.
zmianę uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Jest to taka uchwała proceduralna, którą przyjmuje Rada. Ona jest niezbędna do projektowania budżetu, który przyjmiemy, nie wiem, w listopadzie czy w grudniu, jaka jest tradycja, to pewnie jakoś tak będzie. Czy do tej treści uchwały są jakieś uwagi, pytania? Czy któraś z komisji omawiała i opiniowała, tak? Komisja budżetowa? Tak, panie przewodniczący, komisja budżetu zaopiniowała również pozytywnie, jednogłośnie tą uchwałę. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma pytań, odczytam istotną część projektu uchwały. Uchwała nr 7/47/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 13 września 2024 w sprawie zmian uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. I paragraf pierwszy, przynajmniej początek, odczytam. W uchwale nr 61/193/10 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, dalej jako uchwała, wprowadza się następujące zmiany i wymienione są wszystkie zmiany do aspektu proceduralnego przyjęcia projektu budżetu, nad którym oczywiście pracuje zarząd. W takim razie... Panie przewodniczący, tak, przepraszam, tak? 41, nie 61. Dobrze, może pomyliłem się w liczbach. Pani starosta jest z wykształcenia matematyczką, stąd jest bardzo precyzyjna. Dziękuję. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Jednogłośnie są, Rada jest za. Informuję Wysoką Radę, że Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Kolejny punkt porządku obrad. Projekt uchwały nr 7/48/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dzisiejszego dnia, z 13 września 2024 roku w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu powiatu bartoszyckiego w drodze darowizny. Jeśli mogę pana wiceprzewodniczącego poprosić o odczytanie. Proszę. Tutaj. Na podstawie artykułu 12 punkt 8 ustawy o samorządzie powiatowym. Nie będę tutaj czytał, ale wyraża się zgodę na nabycie do zasobu powiatu bartoszyckiego w drodze darowizny udziału 1/10 części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Dąbrowa, gmina Bartoszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3/10, 3/15 oraz 3/16 o powierzchni łącznej 0,7348 hektara na rzecz powiatu bartoszyckiego. Zarządu dróg powiatowych w Dąbrowie koło Bartoszyc z przeznaczeniem na realizację celu publicznego. Wykonywanie zadań zarządcy dróg powiatowych. Numer 2 tejże uchwały dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Bartoszycach, 5 Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1Y/0002-1377/6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jakieś pytania do uchwały? Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Jednogłośnie za. Dziękuję bardzo. Informuję, że Rada przyjęła
uchwałę nr 8/48/2024 z dzisiejszego dnia w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu powiatu bartoszyckiego w drodze darowizny. I mamy dwa projekty uchwał, którymi zajmowały się nasze komisje. Komisja Skargi Wniosków i komisja rozpatrywała treść wniosku przesłanego i wypracowała opinię. Przeczytam projekt uchwały. Uchwała nr 7/49/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 13 września 2024 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym. Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się z dokumentacją wnioskiem mieszkańca Górowa i Ławeckiego zgodnie ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Powiatu Bartoszyckiego uznaje wniosek za bezzasadny. Punkt drugi. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadomienia wnoszącego wniosek o sposobie jego załatwienia. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy do tego projektu są jakieś pytania? Było na komisji, tak? Aha, właśnie, bardzo przepraszam, bo tu jest opinia Komisji Skarg i Wniosków. Panie Mirosławie, bardzo przepraszam, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 4 września tego roku rozpatrywała wniosek mieszkańca Górowa Jaweckiego dotyczący wprowadzenia systemu umożliwiającego lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej zgłaszanie informacji o pacjentach, których stan zdrowia może wpływać na bezpieczeństwo jazdy, do bazy danych praw jazdy oraz kierowania wniosków do starosty o zawieszenie uprawnień do kierowania pojazdami. Tu po wnikliwym zapoznaniu się z dokumentacją i wnioskiem wnioskodawcy komisja jednogłośnie uznała wniosek za bezzasadny i swoje stanowisko przedstawia w uzasadnieniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Jednogłośnie za. Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że Rada przyjęła uchwałę nr 7/49/2024 w sprawie rozpatrzenia wniosku. I mamy jeszcze drugą uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji. To też ta sama komisja procedowała tą sprawę, ale odczytam treść uchwały. Albo poproszę pana wiceprzewodniczącego. Na podstawie artykułu 9 i artykułu 13 ustawy o petycjach oraz artykułu 16 ustawy z dnia 5 czerwca 98 o samorządzie powiatowym Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się z dokumentacją, petycją w sprawie wprowadzenia audiowizualnej rejestracji przebiegu obrad Komisji Rady Powiatu Bartoszyckiego zgodnie ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Powiatu Bartoszyckiego uznaje petycję za bezzasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jego załatwienia. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię komisji. Komisja na tym samym posiedzeniu w dniu 4 września również zajmowała się sprawą właśnie rozpatrzenia petycji wnoszącej wprowadzenie audiowizualnej rejestracji przebiegu obrad Komisji Rady Powiatu oraz udostępnianie zapisów w Biuletynie Informacji Publicznej i w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
I tutaj podobnie jak w przypadku wniosku, po zapoznaniu się z dokumentacją, petycją, komisja jednogłośnie uznała petycję za bezzasadną i swoje stanowisko przedstawia w uzasadnieniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś ma jakieś pytania? Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Jednogłośnie za. Dziękuję uprzejmie. Informuję, że Wysoka Rada przyjęła uchwałę nr 7/50/2024 z dzisiejszego dnia w sprawie rozpatrzenia petycji. Przechodzimy do ostatniego punktu zaplanowanego porządku zmienionego porządku. Uchwała nr 7/51/2024 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 13 września 2024 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą Wszystko zdarzyć się może, jeżeli nam pomożesz, wspieranie funkcjonowania pieczy zastępczej z terenu powiatu bartoszewskiego. Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Jest podana długa informacja o źródłach, z których będzie ta realizowana uchwała. Jest podany budżet na lata 2024-2028. W sumie wynosi on 2 542 805 35,39, z czego środki budżetu powiatu to 127 140,27 zł. Czy do projektu uchwały są jakieś pytania? Będzie go realizował oczywiście Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Jeśli nie ma pytań, przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie Rada podjęła tą uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji wcześniej odczytanego przeze mnie projektu. Na tym zakończyliśmy punkt 8 i przechodzimy do punktu 9. Sprawy różne. W sprawach różnych pani starosto, może są jakieś sprawy, o których chciałaby pani poinformować Wysoką Radę? Może panie lub panowie radni chcieliby zadać pytanie, zgłosić coś? Jeśli nie widzę, jeśli nie słyszę, przechodzimy do punktu 10. Zamykam obrady siódmej sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Dziękuję bardzo.